Mamy 5 chlebów i 2 ryby, ale co to jest dla tak wielu? Maryja co widzi? Mamy wody trochę i mamy Pana Jezusa. Oni mają 5 chlebów, 2 ryby i Pana Jezusa, ale Jego nie widzą. 5 chlebów i 2 ryby to za mało na tak wielu, ale 5 chlebów, 2 ryby i Pan Jezus to jest wystarczająco i jeszcze zostanie. Nie? Więc jakby jeden element nie gra, właśnie nie widzisz na przykład, że nie masz wpływu, albo nie widzisz, że masz Pana Jezusa i coś się nie wydarza. Ja mam jedno takie, co mi się wczoraj właśnie przy naszej tu rozmowie o świętych gdzieś wyłoniło, z tą Martą, która się powtarzała. Właśnie jak tą Martę rozumieć, bo wydaje mi się to w ogóle ważne. Też w tym sensie, w tym, co chcę mówić też dzisiaj. Ale więc może od tej Marty zacznę. Bo tak wydaje mi się, że taki błąd, może to nawet, znaczy jakiś jakoś w tym, w pewnym sensie to jest błąd, ale bardziej chyba to się bierze z jakiegoś złego przeświadczenia, może tak chyba lepiej powiedzieć, jakiegoś błędnego przekonania, że znaczy, które mówiąc krótko polega na tym, że ja, jak patrzę na przykład na jakąś scenę biblijną, bo to nie tylko dotyczy Marty, ale w ogóle wielu innych miejsc w Biblii, że odruchowo na przykład patrzę na to, co się tam dzieje, na jakąś sytuację. No i mamy taki odruch, tak jakbyśmy my byli bardziej kochający od Pana Boga, nie? Że w tym sensie, że jak taka sytuacja jest, to ja bym to lepiej zrobił, w sensie lepiej kogoś przyjął, lepiej kogoś potraktował na przykład, nie? Niż Pan Jezus choćby właśnie w tej scenie, nie? Że sobie myślę tak, a mógł jej tak nie mówić, tej Marcie, nie? No po co jej tak powiedział? Tak nie mógłby ją tak przytulić, tak jakby może lepiej było, gdyby ją tak przyjął bardziej, nie? Mógł podziękować na przykład, nie? Czemu najpierw nie i tak dalej, nie? Ale w tym jest coś takiego, mówię, fałszywe przeświadczenie, bo właściwie no bo wkładamy jakby odruchowo, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak się łapię na tym, nie? Że tak robiłem i robię dalej nawet, żeby właśnie choćby do tej Marty, jak Jezus to mówi, to nie dlatego, że On chce dla niej gorzej, tylko że chce dla niej lepiej, nie? I też tak jak widzimy dla nas, nie? Że trochę się gmatwam w tym, ale do rzeczy. Co ja chcę właściwie powiedzieć? Pstryk, pstryk, baczność, spocznij. Bo myślę sobie też o nas, bo myślę sobie o nas, że my też tak możemy powiedzieć, że nas mógłby lepiej potraktować, a jednocześnie mamy takie doświadczenie, że jak On rzeczywiście się zajmie mną czy moimi sprawami, to nikt by tego lepiej nie wymyślił. Czyli dokładnie On wie, co się kryje w człowieku, dokładnie wie, co się kryje w sercu i jakiego słowa człowiek potrzebuje i jakiego działania, żeby to mu wyszło na najlepsze z możliwych rzeczy. I wracając do tej Marty, że On widzi, że ona się zamartwia niepotrzebnie o jakiejś rzeczy i nie musiałaby tego robić. I On by chciał ją wydobyć, nie? Z tego, co tak naprawdę rodzi w niej niepokój, zagmatwanie. Co więcej, ona właśnie przez to wciąga właśnie w to swoje zamartwianie, wciąga i Marię, i jeszcze Pana Jezusa, bo przychodzi i mówi, powiedz jej, żeby mi pomogła. Czyli ja jestem zamartwiona, a wciągam w moje zamartwianie jeszcze i tą Marię, i jeszcze Pana Jezusa. A nikomu to nie pomaga, to zamartwianie, nie? Natomiast w jej przekonaniu lepiej byłoby tak, nie? I mi się wydaje, że to w ogóle jest taki temat, który jest, myślę, nam w naszych obecnych czasach bardzo bliski, że tak to rozszerzę, bo to się nam przekłada na inne rzeczy, typu właśnie, że ja się zamartwiam, chcąc nie chcąc, wieloma bardzo rzeczami w życiu.
nie wiem, tym, że nie wiem, że moje dzieci nie chodzą do kościoła, ktoś ma tak, albo że właśnie się nie układało komuś tak życie, albo że ktoś jest chory, albo że tam jakieś rzeczy. To wszystko w nas pracuje, my byśmy chcieli jak najlepiej, pragniemy dobra dla tego człowieka, czy dla siebie, kochamy tego człowieka, prawda, i tak dalej, i byśmy życzyli mu po prostu gwiazdkę z nieba, byśmy mu dali, ale jednocześnie jakby nie mamy na to realnego wpływu. Nie jesteśmy w stanie sprawić, jak ktoś nie chce chodzić do kościoła, żeby chodził, albo jak ktoś nie chce się poprawić, albo leczyć, żeby się leczył. No, ja to znam trochę z autopsji w klasztorze. Właśnie u mnie było tak, że zabrali mnie ekonoma z klasztoru, a nie dawali nikogo przez 4 miesiące. Nie? To w klasztorze męskim, jak nie ma ekonoma, no to nie wiem. Koty zamieniają się w tygrysy, prawda, w kątach, nie? I tam jest smród, brud i ubóstwo. Nie? I w ogóle ten, ja chodzę cały podenerwowany, nie wiem, co się we mnie dzieje. Mimo, że jestem taki raczej misiopluszowy, to po prostu na wszystkich warczę, nie? I wszedłem po prostu w zamartwianie, nie? A jednocześnie, jak mi nie da prowincjał ekonoma, to nie mam, nie urodzę, nie wystrugam, nic nie zrobię, nie? Drugiego właśnie miałem brata, który był chory, nie słuchał lekarzy, prośbą, groźbą, żeby brał leki, żeby coś. No nie ma szans, dorosły facet chce, to będzie brał, nie chce, to nie będzie brał i koniec tematu. Ale ja to przeżywam, ja to jestem zamartwiony. Jeszcze Wojtek mi powiedział, Jędrzejewski, że ja mam taką kobiecą wersję zamartwiania, nie? Bo facet się zamartwia tak mniej więcej, że szuka sobie innej roboty i tak się zarabia, żeby tam tego nie pamiętać, albo pije, albo jedno i drugie. A kobieta tak międli w sobie. A gdybym może tak, a może gdybym tak. Ja to znam tą wersję. Prawda? A gdybym się bardziej pomodliła, a gdybym się bardziej postarała, a gdybym może inaczej powiedziała, może gdybym to, a może gdybym to, a gdybym to. Nie? To jest dokładnie. I ta Martusia to ma. W tym sensie, że a gdyby on jej powiedział, to on by ją posłuchał. Prawda? A gdyby ona tak nie siedziała, a może by mi pomogło, a gdyby coś. Prawda? Nie? I wtedy słyszy dopiero to słowo. Marto, Marto, troszczysz się, zamartwiasz się, tam jest dokładnie, o wiele rzeczy, a potrzeba mało albo tylko jednego. Nie? Na antypodach tego jest właśnie Maryja w Kanie Galilejskiej. Nie ma wina. Ona mówi, do niego przychodzi, mówi, nie ma wina. Koniec. Nie? I jest wino. Że aha, ale tylko, że ja muszę go znać. Ja muszę wiedzieć, co on może. Nie? Ja muszę wiedzieć, co on chce. Bo to nawet jest coś więcej niż tylko taki moment, bo czasami się to też tak interpretuje, że nie pytasz jako gospodyni na przykład taka, jak ktoś chce być przyjęty, tylko ty jakby lepiej wcześniej wiesz, jak on będzie chciał być przyjęty. Na przykład, że on chciałby chwilę, żeby go posłuchać, a ty mu zrobisz rosół. A on... To rosół nie jest zły, ale on wolałby, żeby mógł się wyżalić na przykład, albo coś tam, nie? Więc to jest oczywiście ten moment taki, że ja potrzebuję drugiego jakby spytać, a czego on właściwie potrzebuje, żeby on się poczuł przyjęty z tymi potrzebami, które ma, a niektórych nie ma. Też to, co papież Franciszek ostatnio mówi, żeby nie odpowiadać na pytania, których nikt nie zadaje. Nie? Więc najpierw spytaj, a potem odpowiadaj. A nie wymyślaj, kto jakie ma pytania, bo on może ich wcale nie mieć. Nie? Że to jest to, ale tu jest jeszcze właśnie coś więcej, czyli to, co mówiliśmy w poprzednich dniach, że jak ja wiem, znam Jezusa, wiem, jaki jest i co może, tak jak Maryja, to ja wtedy mogę się krótko modlić, bo trafiam w sedno. Nie? Wiem, czego On potrzebuje. Nie? I Maria wie, czego w tym momencie Jezus potrzebuje, żeby mógł powiedzieć to, co ma do opowiedzenia, a ona go posłucha, że on teraz tego potrzebuje. Jednocześnie tak nam się wydaje, czy Jezus tego potrzebuje od Marii, czy bardziej Maria od Jezusa, żeby ona mogła zobaczyć, jakby, czy usłyszeć w Jego słowach jakby to, co ona potrzebuje. Nie? A w tym zamartwianiu i załatwianiu tych wszystkich rzeczy
nie masz na to czasu i przestrzeni, nie? Wtedy, ja kiedyś na modlitwie właśnie o to spytałem, to dlaczego diabeł nas popycha do zamartwiania? Czyli jest dobry początek. Kochasz kogoś, pragniesz dobrze dla kogoś, ale nie masz wpływu na to i wtedy idziesz w stronę śmierci. Jak sama nazwa wskazuje, zamartwiać. Nie? A w stronę życia kiedy idziesz? Kiedy kochasz, pragniesz dobra i zajmujesz się rzeczami, na które masz wpływ. Że ta jedna różnica jest, że zajmujesz się rzeczami, na które nie masz wpływu, to cała ta miłość i dobro i energia idzie w kanał. A jak się dokładnie tą samą energię włożysz w to, na co masz wpływ, wtedy się robi Królestwo Boże. Nie? I tak naprawdę to jest... W Jezusie to słowo jest ocaleniem dla Marty. Jakby wydobycie jej z tej krainy śmierci do krainy życia. Nie? Więc my to tak słyszymy, nie wiem, może też w naszej kulturze jeszcze mocniej to słyszymy, sobie teraz tak uświadomiłem, nie? Że często mężczyźni postępują, czy popełniają takie błędy wobec kobiet, przynajmniej ja tak widzę po sobie samym, że masz taki odruch jako facet, żebyś radził. Że kobieta przychodzi z jakimś problemem, a ty byś był taki wujek dobra rada, czyli zaraz byś ją ratował, byś jej radził, a ona wcale tego nie chce, tylko najpierw chce być posłuchana, zrozumiana, prawda, i to. Nie? A potem dopiero ewentualnie możesz spytać, no to co bym mógł dla ciebie zrobić i wtedy ewentualnie coś. Nie? A jak od razu jej radzisz, co ma zrobić, że ma się uspokoić, że wkurzysz ją bardziej i tyle. Nie? Więc coś takiego się dzieje rzeczywiście i też można tak odbierać Pana Jezusa, że on jej teraz, ale jej poradził, nie? Jak facet, nie? Kobieta. Natomiast jakby ten moment taki właśnie większej miłości, myślę, że znaczy mnie to bardzo mocno jakoś pomogło w wielu momentach, nie? Pamiętam kiedyś też taki moment, takie spotkanie z jedną kobietą, jak tam kiedyś coś powiedziałem w jakiejś konferencji, typu właśnie, że czy jesteś świadoma, czy jesteś świadomy, że Pan Bóg kocha twoje dzieci bardziej niż ty? No ale jak to? No, że właśnie tylko to tak naprawdę pozwoli ci odpuścić, że tak nie trzymasz wszystkiego, nie ty jesteś Panem Bogiem, nie? Że kochasz oczywiście i On ci pozwala kochać, nawet ci udziela tej łaski, żeby kochać. Natomiast i tak On zawsze kocha bardziej twoje dzieci niż ty. Nie? Więc Mu zostaw trochę miejsca, przestrzeni. Nie? Znaczy to gdzieś jest ten moment. Nie? Bo On też wie, co dla Niego, dla niej jest dobre. Nie? Ja jak byłem też pasterzem młodzieży, to też byłem bardzo zdziwiony. Nie? Jak pytałem właśnie młodzież, o rodziców, a oni mówią, dla nas ogromnym obciążeniem jest, że nasi rodzice wypruwają sobie żyły dla nas. My się przez to czujemy winni. Bo jak mama sobie nie kupi sukienki, albo nie wiem, nowego beretu, albo czegoś, tylko wszystko idzie na nas, to my mamy poczucie winy z tego powodu. Natomiast jak jest ta równowaga, że mama też sobie kupi coś dla siebie, że tato sobie też coś zrobi, ale też nam da, no to wszyscy tak mamy mniej więcej porówno i się w tym dobrze czujemy. Ale jak wszystko idzie na nas, a oni sobie ciągle tylko odmawiają, to my się czujemy winni z tego powodu. Nie? Że im odbieramy życie. Nie? Szczęścia. No. Więc to są takie rzeczy, które wydaje mi się są obecne w naszym jakby świecie i to wobec drugiego człowieka, ale też wobec Pana Boga. Że jeżeli no mamy jakiś fałszywy obraz Pana Boga, no to właśnie to nas oszukuje w późniejszym działaniu, nie? W postępowaniu. Nie znamy ani miary Pana Boga, nie? Ani naszej miary. Nie? I tym samym, co wspólnie możemy. Nie? Właśnie ta mądrość Marii z Kany Galilejskiej, patrzymy i na przykład rozmnożenie chleba. Nie? Mamy 5 chlebów i 2 ryby, ale co to jest dla tak wielu?
Maria co widzi? Mamy wody trochę i mamy Pana Jezusa. Oni mają 5 chlebów, 2 ryby i Pana Jezusa, ale Jego nie widzą. 5 chlebów i 2 ryby to za mało na tak wielu, ale 5 chlebów, 2 ryby i Pan Jezus to jest wystarczająco i jeszcze zostanie. Nie? Więc jakby jeden element nie gra, właśnie nie widzisz na przykład, że nie masz wpływu, albo nie widzisz, że masz Pana Jezusa i coś się nie wydarza. Nie? Znaczy to temu służy to, czym się tutaj choćby zajmujemy, czyli tym poznawaniem, kim jest Pan Bóg, kim jestem ja, w jakim świecie żyjemy, pośród właśnie aniołów świętych, kto co może. Nie? To, co wczoraj pięknie opowiadaliście wieczorem, że no właśnie, do tego świętego o to mogę, do tego o to mogę, a tego, ten jest mi bliski dlatego, a ten jest mi bliski dlatego. To nie jest tak, że wszyscy są mi równie bliscy. Nie? Że jakieś mamy wspólne sprawy z kimś, albo czytam o czyimś życiu i wydaje mi się do mnie pasujące, nawet jak jest niepodobne jako takie, to jakoś się odnajduje w świetle tego życia, no i to mnie uruchamia do jakiegoś większego dobra, do jakiejś większej miłości. Nie? Więc tu dużo, dużo się dzieje. Nie? To, co dzisiaj jakoś chcę powiedzieć w tej konferencji, to ta świadomość właśnie tego Królestwa Bożego też się przekłada właśnie na moje obdarowanie, czyli nazywamy to charyzmatami. Charyzmaty to są bardziej takie dary, które mają służyć Kościołowi. Są dary, które jakby mnie służą, prawda? A są dary, które służą też innym. Trudno to tak do końca rozdzielić, bo to, co innym służy, też często mnie służy i to, co mi służy, często służy innym. Więc tutaj bardzo trudno tak oddzielić całkiem dary od charyzmatów i charyzmaty od darów. Wiadomo, że jak słyszymy charyzmat, najczęściej nam się kojarzy 12 rozdział 1 listu do Koryntian i takie dary nadprzyrodzone, charyzmaty tam właśnie uzdrawiania, czy czynienia cudów, czy prorokowania, czy dar języków, czy coś tam. To jest tylko jakiś tam czubek góry lodowej, nie? W tym wszystkim, wszystkich innych darach i charyzmatach, które każdy z nas ma, bo są w nas złożone, to są te właśnie choćby dary, które dotyczą tej przypowieści o talentach czy minach, prawda? Że to każdy ma, czy tam właśnie te 5 talentów, czy 1 talent. Tylko czy rzeczywiście my jesteśmy tego świadomi? Nie? To jest coś takiego, nie wiem, może to w ogóle jest w takiej konstrukcji kościelnej, bym tak powiedział. Nie? To święty Tomasz Zakwinu, że się posłużę moim bratem i patronem, że on mówi coś takiego w kontekście właśnie sakramentu chrztu i bierzmowania i mówi, sakrament chrztu łączy z łaską uświęcającą, prawda? A sakrament bierzmowania z łaską posyłającą. I potem zadaje takie pytanie, jak odnawiasz łaskę uświęcającą, jak odnawiasz łaskę posyłającą? I mamy taki mebel w kościele, co się nazywa konfesjonał, tak? I on jest od czego? No mówiąc najkrócej, do odnawiania łaski uświęcającej. Czy mamy mebel w kościele, który jest do odnawiania łaski posyłającej? A łaska posyłająca to jest właśnie rozeznawanie darów, modlitwa też o kolejne dary i charyzmaty do tej misji służby, do której masz być posłany. Nie? Że może teraz w nowych ruchach religijnych jest coś takiego, że jest modlitwa wstawiennicza, czy właśnie jakieś takie właśnie modlitwa, która pozwoli ci rozeznawać. Nie? Ale ściśle takiego konfesjonału do odnawiania łaski posyłającej, czyli do rozeznawania darów, modlitwy o wyposażenie w dary potrzebne do konkretnej misji, którą ja czy my jako Kościół rozeznajemy co do konkretnej osoby, no tego nie ma. Trochę tak trudno sobie tak do końca to wyobrazić, więc to trochę raczkuje. Nie? Ten konfesjonał już tam ileś wieków ma do odnawiania łaski, do wyznawania grzechów. Chociaż to też myślę, że się może mocno zmieniać i różnić choćby sposób spowiadania się. Jak myślimy w ogóle o grzechach, że to się też mocno zmienia.
no nie wiem, wspomniany przeze mnie Tomasz z Akwinu przede wszystkim w takim swoim nauczaniu teologii koncentrował się na rozwoju cnót. Nie? I to był XIII wiek. Natomiast już na przykład XVI wiek trochę to jest związane trochę z dewocją moderna, trochę z takim myśleniem bardziej skoncentrowanym na grzechu. Też powiedzmy tak jak w XIII wieku jeszcze przedstawiano na przykład Chrystusa bardziej takiego uwielbionego, nawet były takie przedstawienia, że Chrystus na krzyżu siedzi jak na tronie, w koronie takiej królewskiej, ten krzyż jest taki wysadzany drugimi kamieniami i on króluje z tego krzyża, to później widzimy, jak on jest poraniony, jak on jest taki zmaltretowany na tych krzyżach już późniejszych, tam w XV, XVI wieku. Znaczy, to też jest jakby w sztuce nawet obecne, nie? Ale to, że co w sztuce jest obecne, wynika z teologii, która wtedy była nauczana. Tym samym jakby podkreślanie było nie cnót, tylko grzechów, nie? Jak się zajmujemy grzechami, właśnie. Więc jakby stąd też te konfesjonały i tak dalej, że właśnie się teraz będziemy zajmować grzechami. Co się niestety czasami przekłada, tak jak mówiliśmy sobie na juczni, że no właśnie jest plewimy chwasty, a tak naprawdę jakby mnie ktoś pytał, co siejesz, czyli jakie masz dary, co sadzisz, co siejesz, to trochę nie wiesz. Nie? I wtedy się zajmujemy, tam grządkę mam wyplewioną, a nie wiadomo po co. Nie? Natomiast jednocześnie jakby nie mam tego wyposażenia w dar, to nawet nie mam narzędzi, żeby to plewić tak za bardzo. Nie? Więc wtedy wchodzimy w taki neopelagianizm. Pelagianizm to jest taka herezja z IV wieku. Neopelagianizm, czyli taka właśnie, że taka siłówka duchowa, nie? Czyli na przykład idzie na siłownię. Myślę, że teraz też jest taki czas neopelagianizmu, nie? Albo sobie całkiem odpuszczamy i free żyjemy sobie, albo jak już jakby poznam, że jestem grzesznikiem, to tak będę siłował, nie? Więc myślę, że tak jesteśmy jakby w tym dość pogmatwani, nie wiemy do końca, jak tym się w ogóle zająć. Zwłaszcza, że jesteśmy też w takim okresie przełomowym, tak rysuję szeroko, to może to komuś pomoże, a może przeszkadza, ale no bo jest coś takiego, że ze Soborem Watykańskim II się jakby skończył pewien okres taki, nie, który trwa od Soboru Trydanckiego, czyli od XVI wieku. Czyli jest taki moment, który ja bym to nazywał, tak jak rozmawiam tam, nie wiem, z mnichami czy coś, oni mówią, że budowałeś taką ramę, jak powinno być, jak się mieściłeś w ramie, to jest ok, jak się nie mieściłeś, to się nie nadajesz, nie? I po soborze mówię, odwołuję się do Soboru Watykańskiego II, bo tu jest zmiana przede wszystkim przez powrót do Biblii i do tego, a jak było w zamyśle ewangelicznym, nie? I choćby jak czytamy ten fragment o bukłakach nowych i nowym winie, prawda, no to jest ten moment, czy goście mogą pościć, kiedy oblubieniec jest pośród nich. Czyli, że jest moment taki, że asceza, czy post, czy staranie, czy walka z grzechem zależy od tego, czy mam oblubieńca, czy nie. To znaczy, zależy od relacji z Bogiem. W jakim ja jestem w momencie w relacji z Panem Bogiem. I od tego, w jakim ja jestem momencie w tej mojej drodze duchowej w relacji z Panem Bogiem, zależy to, jaką uprawiam ascezę. Ascezę, czyli ćwiczenie, czyli co ćwiczę, o co się staram, gdzie dokładam wysiłek. Nie? A ta rama była taka trochę niepersonalna, tylko jest zbiór zasad. Na przykład w piątek się robi to, w środę się robi to, tutaj się nie je mięsa, tu się nie je tego, tu się coś tam. To robię to wszystko, nie? Tylko mogę rzeczywiście być tak jak faryzeusz, który właśnie pości dwa razy w tygodniu, daje tego. Jezus mówi, ale ja go nie spotykam. Czy on nie ma relacji z oblubieńcem, ale wszystko robi. Nie? To jest taka anegdota o teologu moralnym. Nigdy nie zgrzeszył, ale do nieba nie wszedł. Nie? No niby nic złego nie zrobiłem, ale nie znam Boga. Nie? Właśnie ten moment taki, aha, czy znasz Jezusa? To jest dokładnie ksiądz Franciszek Blachnicki, który mówi,
ponad 90% Polaków jest ochrzczonych, to było 50 lat temu właśnie, ale kto jest zewangelizowany? Kto może zaświadczyć, że zna Jezusa? Niewielu z parafii. I to było źródło powstania ruchu Światło-Życie między innymi. Nie? Aha, bo to o co innego chodzi. Nie to, że ja chodzę w niedzielę do kościoła, nie, że nie jem mięsa w piątek, nie, że coś tam, tylko, że ja chcę znać Jezusa, żywego. Nie? A przez to, że znam Jezusa, chcę się stawać nowym człowiekiem, nie? Który, jak jest nowy, przekłada się to na kulturę, na wszystko. Tak jakby, no to co mamy w ogóle wszystkie 12 kroków. Więc jakby, że tu jest cały temat, nie? I teraz, jak ja się zajmuję tylko grzechem, to jestem w jakimś wycinku takim, nie? I to w takim, które nie zrodzi życia. A gdzie jest życie? No życie jest w Jezusie. No to muszę Go spotkać, muszę Go poznać, muszę wiedzieć, kim On jest i tak dalej. Czy to znaczy, że ta cała asceza jest bez sensu? Nie. Tylko dopiero to poznanie Jezusa pokaże mi, co z tej ascezy, kiedy mam brać. No bo nawet wcześniej też oczywiście było takie nauczanie, choćby Franciszek Salezy właśnie mówi, no nie możesz, jak jesteś biskupem, żyć jak kapucyn, na przykład, nie? A jak jesteś kapucynem, nie możesz żyć jak małżonek, nie? Więc po pierwsze od tego, kim jesteś, w jakim jesteś stanie, ale też potem właśnie, jaką masz pracę, jakie masz zależności i tak dalej. To są tylko te rzeczy zewnętrzne, ale teraz do środka, a jakie masz dary, a jakie masz talenty, a jakie masz coś. I to wszystko bierzesz dopiero, aha, i zaczynasz żyć. A jednocześnie, co się dzieje? No diabeł też istnieje, więc on cię będzie kusił. Tylko diabeł cię nie kusi do wszystkiego. Tylko jeżeli diabeł wie, a wie dużo lepiej niż my, jakie ja mam dary, no to on będzie kusił przeciw tym darom. Nie przeciwko wszystkiemu, nie? To jest to, jak czytamy choćby, i to jest pierwszy fragment, który chcę wam dzisiaj dać, czyli o kuszeniu Pana Jezusa, to jak widzimy cały ten proces, bo może warto jeszcze zrobić krok do tyłu. I masz pierwszy proces taki, znaczy ten pierwszy krok w tym procesie, że Jezus, gdy wychodzi z wód Jordanu, słyszy słowa miłości nad sobą. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam podobanie. Wstępuje na Niego Duch w postaci jakby gołębicy. I potem ten Duch wyprowadza Go na pustynię. Takie ładne tam jest słowo, tam można by to przetłumaczyć. Wypycha, a nawet wykopuje. No w każdym razie, że jest na tej pustyni. Po co? Po co się idzie na pustynię? Żeby spotkać się z Bogiem i walczyć z diabłem. Tylko, że jak uważnie czytamy ten fragment, to widzimy, że on 40 dni był na pustyni, nie jadł, nie pił i po 40 dniach dopiero przystępuje do niego diabeł i kusi. To co robił przez 40 dni? No właśnie poznawał w oczach Bożych, kim jest. I potem jak zwycięża z pokusą, widzimy go dalej, to jest kolejny fragment z Łukasza, kiedy Jezus jest w Nazarecie, w 4 rozdział, że właśnie już Jezus, jak otwiera Izajasza i czyta, to potem mówi, dziś się spełniły te słowa Pisma, które słyszeliście. Nie? Na mnie. Jezus jest głęboko już świadomy, kim jest. Nie? Bo na tej pustyni się nauczył. Najpierw się dowiedział, jakie ma dary, jakie ma łaski. Potem doświadczył kuszenia przeciwko tym darom, które ma. Zwycięża pokusę i tam jest napisane, że wtedy odstąpił aż do czasu demon, czyli do krzyża, nie? A on już potem idzie w mocy tych darów, które ma złożone i robi to, co usłyszał od Boga, kim jest, nie? Więc jakby to jest ten cały taki proces, ale warto zobaczyć, że właściwie nie chodzi o to, co tam, nie wiem, ja mogę sam z siebie, tylko właśnie tak jak wczoraj chyba to mówiłem, prawda, że dla demona zagrożeniem jest to, że ja używam darów Bożych, a nie, że ja się nastaram, tak jak w tej przypowieści o talentach, nie? Mówiłem. No, więc jakby to tu jest taki moment, nie? I oczywiście
to jest jakiś proces, to nie znaczy, że aha, to ja od razu odkryję. Zwłaszcza, że no właśnie często demon kusi nas do nadmiernego dobra, a nie do zła. Bo jak kusi nas do zła, to się szybko kapujemy, prawda? A, znaczy tutaj się nie musimy wielce łudzić, kiedy grzeszymy. To jakby szybko wiemy to. Nie radzimy sobie z tymi grzechami, okej? To jest inny temat. Ale to, że ja tutaj robię złe rzeczy, to nikt mnie nie musi tam wielce tego uczyć i do tego przekonywać. Natomiast choćby to, co mówiłem wcześniej o zamartwianiu się, to to jest kuszenie do dobra, nie? Tu nie ma, że ja do złego jestem kuszony, tylko jestem kuszony do dobra, tylko takiego, które mnie przerasta, a to jest, to ma po prostu fatalny koniec, bo to mnie okrada z wszystkich sił, nie? Tak samo jest na przykład drugą taką wersją, którą znam, na sobie sprawdzoną mam, to jest na przykład pomagactwo, że ja bym wszystkim pomagał. Nie? I wtedy jakby to pomaganie powoduje, że ja wypalam się, a tak naprawdę za chwilę już nie mam czym pomagać, bo już nie mam siły. Nie? I ja nawet mam jakieś talenty i dary do pomagania, tylko nie mam mądrości. Nie znam jakby swojej miary. Nie przyjrzałem się, nie poznałem tych darów, które mam, jaka jest ich miara, tylko poszedłem jak jeździec bez głowy. Nie wiem, dla mnie to jest, kiedyś na modlitwie mi to przyszło, że ta historia o właśnie miłosiernym ojcu marnotrawnych synach, że ten młodszy, który wziął część majątku, to on wcale nie musiał grzeszyć. Tak mi kiedyś przyszło do głowy. Że owszem, ten starszy jego brat mówi, roztrwonił twój majątek z nierządnicami. On rzeczywiście mógł roztrwonić z nierządnicami, tylko nie musiał grzeszyć. Tylko może chciał im pomagać. No bo on wyszedł z domu miłosiernego ojca, czyli umiał miłosiernym być. Tylko nie na miarę ojca, tylko na swoją miarę. Bo miał to, właśnie tak naprawdę jeden i drugi ten starszy syn ma to samo i my też to mamy, o tym powiedziałem, że ja bym lepiej to wymyślił. Nie? Jakby ten młodszy mówi, daj mi część majątku, bo ja lepiej to użyję, tato, niż ty. A ten drugi mówi, ja bym lepiej przyjął tego mojego brata niż ty. No to jest, dla nas to jest proste. Patrzysz w lustro i myślisz sobie, ja bym się lepiej trochę wymyślił. Bym chudszy, mniej łysy, nie wiem, miał inny nos i coś tam. Nie? Ja bym to lepiej ulepił. Nie? Mamy tak czy nie mamy? A jak patrzymy na swoje życie, a ja bym na pewno lepiej to ułożył, to moje życie, na bank. Nie? To by mogło być lepsze. To. Mam to znaczy mam lepszy pomysł niż Ty, Boże, na moje życie i na to, jaki ja jestem. I to jest jakby źródło mojej nieufności wobec Boga, że On mnie dobrze poprowadzi. I my się tak modlimy. Tu mówię, Panie, dziękuję Ci za moje życie, a tu nie jestem zadowolony. Nie? Znaczy, to w ogóle tak to wygląda. I jak ja rzeczywiście nie poznam, jakby nie, jakoś nie pospotykam się na tyle w tym namiocie spotkania z Panem Bogiem, żeby On mi wyjaśnił te poszczególne rzeczy, które we mnie są. I tego się nie da wyjaśnić pstryk, tylko trzeba troszkę ze sobą pobyć wzajemnie, żeby wreszcie to właśnie przez te ściany w uszach tam to dotarło do tego, jak On mnie realnie widzi i że się cieszy tymi wszystkimi darami, które we mnie złożył i chce ich używać i tak dalej, chce mi mówić, jak to robić i tak dalej. A ja często biorę i od razu już po swojemu robię. Nie? No i często się to kiepsko kończy. Nie? I na przykład chcę pomagać, no to widzę na przykład, mam miłość do tych ludzi, do bezdomnych, do chorych, do kogoś, idę, po prostu wypruwam sobie żyły, właśnie do swoich dzieci też mogę mieć taką miłość nieprzytomną, prawda? No i potem nagle się wypalam jakoś, już nie radzę, kończę między świniami, prawda? To tyle dwożywy, nikt mi nic nie daje nawet do jedzenia, mam ten. Potem się modlę, żebym chociaż jakimś najemnikiem był, nie? Bo jednocześnie mam dalej jakby to ten dar, na przykład pomagania, tylko jakby coś mi się poprzestawiało, jest nie tak, nie? No nie wiem, taka lekcja stewardesy mi przychodzi do głowy, którą ja byłem, pamiętam, jak to słyszałem w samolocie, to chciałem wstać
z tych pasów się wypiąć. Jak ona tłumaczy, nie, że jak jest niebezpieczeństwo, wypada ta maska, najpierw zakładasz sobie, potem dziecku. Ja mówię, jak najpierw sobie? Najpierw dziecku. A ona mówi, najpierw sobie, potem dziecku. No ale jak? Nie? Mówi, jak sam nie założysz, siebie nie uratujesz, to już dziecka nie uratujesz. Długo musiałem myśleć. I potem mówię, kochaj bliźniego jak siebie samego. Nie słyszałem drugiej części tego zdania. Kochaj bliźniego, kochaj bliźniego. Tak, tak, tak. Ja jak po święceniach trafiłem do Poznania, to jakbym się zerwał z łańcucha. Wszystkim pomagałem. Tylko nie sobie, oczywiście. Nie? Co się przekłada? Na przykład, że się z wszystkimi modliłem, ale nie miałem już czasu na modlitwę osobistą. Nie? Znaczy, to jest mądrość, którą zobaczyłem. A Pan Jezus? Nie. On odchodzi od Ojca, podobnie jak ten marnotrawny syn, zostawia, opuściłem śliczne niebo, obrałem barłogi, ale nigdy nie zapomina o modlitwie do Ojca. Modlitwa osobista jest zawsze. Namiot spotkania? Zawsze. A potem posługa do bólu. Ale nigdy nie może zabraknąć mi namiotu spotkania. Jak jest z nami? Co zaniedbujemy w ruchu światło życia? Przede wszystkim namiot spotkania. Znaczy, bo to jest. Znaczy, to jest stara mądrość mnichów. Co robi pierwszego diabeł? Odbiera mi modlitwę osobistą. Zawsze. Dlaczego? Bo jak mnie odłączy od Boga, to już potem nie musi się wielce starać, bo już sami się postaramy, żeby było gorzej. To jest dokładnie, to jest stara mądrość, wiadoma. Ale my się dajemy robić jak przedszkolaki zawsze. Nie? Znaczy, to jest ten moment, nie? I mogę żyć wiele lat, nie wiem kim jestem, nie wiem od czego jestem. Nie? Nawet jak robię te rzeczy, to mnie nie uszczęśliwia, nie spełnia mnie. Nawet mam poczucie, nie umiem tego nie robić, bo to naprawdę jest ze mnie, ale nie znam mojej miary. Nie znam to, co mówiliśmy sobie, miary mojego odpoczynku. Tym samym nie znam miary mojej pracy. Nie? Bo to nie jest tak, że ja jestem bez miary. Nie? Ja mogę to robić, ale w określonych proporcjach. No i jakby tutaj mamy temat. I to oczywiście jest tak, że my się z tym nie rodzimy, tylko dopiero musimy się w tym odnaleźć, jakoś się tego nauczyć. To, co jeszcze jakoś mocno w nas gra, bo tak jak powiedziałem, grzechy możemy mieć różne, nie? Mamy te całe rachunki sumienia i tak dalej. Z całym szacunkiem do wszystkich rachunków sumienia. Ale właściwie o co chodzi? Choćby właśnie w spowiedzi jakby i co tutaj właściwie, o co mi właśnie, czego ja szukam? Nie? Czy chcę się pozbyć grzechów? No tak, oczywiście, że chcę. Ale czy naprawdę ja chcę się tam spotkać z dobrym tatą moim? Ja przyznam, że mnie to bardzo zawstydziło w pewnym momencie, jak przyszła jakaś tam dziewczyna, i to nie była jedna, i mówi do mnie, tato, coś tam to, przepraszam cię, coś ten. Ja tak siedzę. My się znamy. Ja jestem tatą, nic o tym nie wiem. Nie? Który ty mi powiedział? Nie, i tak słucha, ale słucham cierpliwie. Nie? No i ona to opowiedziała, tato, to, przepraszam cię za to, to. A potem mówi, a ciebie ojcze proszę o rozgrzeszenie pokut. Ja mówię, ona się tak spowiada, że się spotyka z Bogiem, nie? A ja tu jestem tylko sekundantem. No to tak chyba to powinno być. I ktoś przychodzi i mnie nagle starego oświeca, nie? Że właściwie jaka jest to moja rola, że to się nikt mnie nie spowiada, bo kim ja jestem, nie? To ja przeciw mnie ona zgrzeszyła? Czy on?
jakby zaraz, nie? Ale jednocześnie mówi tato, więc jakby ma taką ufność, ma taką szczerość w ogóle, jak czuje się kochana, chciana i coś. Ja mówię, jej, człowiek tyle lat żyje i nic nie wie, nie? O co właściwie chodzi? No to, bo to są tego typu rzeczy, że nagle ktoś wie, po co tu przychodzi. Że samo to, że on właśnie wyplewi chwasty, czyli podbędzie się grzechów, no to co? To jest ten moment taki, który też widzimy, nie każdy w Ewangelii, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie? I możesz mówić, czy na ulicach naszych nie nauczałeś, czy nie jadaliśmy, nie piliśmy z Tobą, czy nawet nie uzdrawialiśmy mocą Twojego imienia, wypędzaliśmy nawet złe duchy, a ja mówię, nie znam Was. Bo Ty nie masz ze mną relacji. Ty posługujesz się na przykład w tym akurat fragmencie, to jest, że posługujesz się tymi darami nawet, które dostałeś, ale my się nie znamy. To, co Jezus mówi, to już jest bardzo pięknie, że On mówi tak, nie z tego się cieszcie, że złe duchy się wam poddają, ale z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie, czyli że mnie znacie. Że macie te wszystkie dary z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, ale potem masz 13 rozdział. Staraj się o większe dary, a największa jest miłość. A nie ma miłości bez relacji. No ja mogę kochać dzieci w Afryce, nigdy ich nie widząc, prawda? Z całym szacunkiem do dzieci w Afryce. Ale jak ja jak ich poznam i jak pokocham i jak wiem, co mu potrzebuje, jak go dopytam, to jest relacja. I tak samo Bóg chce z nami mieć jeszcze bardziej. Nie? A ja z Nim, czy ja chcę? A nie tylko, że wszystko wypełniłem, czy wypełniłam. Nie? Że tu jest ten moment taki. A jednocześnie ja chcę się doskonalić w tych darach, tak jak właśnie mówi święty Paweł, starajcie się o większe dary, czyli Tomasz z Akwinu by powiedział wzrastać w cnotach. Nie? Nie tylko w sprawności walki z grzechem, ale w sprawności zdobywaniu coraz większego dobra, które we mnie się mieści i które promieniuje ze mnie i służy innym ludziom. Nie? To jest też taka mądrość, którą widzimy choćby w tym wypędzeniu przekupniów ze świątyni, nie? Że są też takie rzeczy, które no, potrzebujemy pozwolić samemu Panu Jezusowi wypędzić z nas. Nie? Bo ta scena o wypędzeniu przekupniów ze świątyni, tak naprawdę o co w niej chodzi? Że ci sprzedający, to oni pomagają przecież. Nie? Że po co ma jakiś facet ciągnąć jakiegoś baranka z Galilei tyle kilometrów tu, jak on może tu na miejscu go kupić i ofiarować? To przecież ten, jak ma te baranki, to pomaga mu. Jak właśnie można było wrzucać do tych skarbon świątynnych tylko cykl świątynny, a ty przychodziłeś z Grecji, z Rzymu, z czegoś tam, masz kantor, może tam większy przelicznik był, no masz na miejscu, wymieniasz tam greckie czy rzymskie monety na cykl świątynny, żebyś miał. Przecież to jest pomoc. Te gołąbki, to wszystko to jest pomoc. Przecież to jest tak jak sklepik w kościele. Nie musisz tam biegać, szukać nie wiadomo gdzie po księgarniach, to po prostu masz tu. Nie? W tym sensie. No to dlatego oni się dziwią, ale co ty robisz? Jakim prawem to czynisz? Nie? Ale Jezus mówi, czynicie targowisko z domu mego Ojca. O co ci chodzi w ogóle? Przecież my tu pomagamy. A o co mu chodzi? No chodzi mu o to, no właśnie, że rozmieniamy się na drobne. To znaczy, że ta ofiara, jak składasz tego baranka czy te gołąbki, to tak naprawdę to jest tylko zewnętrzne pokazanie, że ty z siebie składasz. Bo nie można nic innego złożyć w ofierze jak siebie samego. To, co widzimy już w Jezusie w pełnej okazałości, czyli właśnie, że On daje mi siebie cały z miłości, a odpowiedź jest tylko taka, że ja Tobie też oddaję się cały z miłości. I to jest dom Ojca. Wszystko inne jest targowiskiem. Bo będzie właśnie tak, jak mówiłem wczoraj o tym pogaństwie, przekupywanie tylko. Że ja ci dam dwa baranki, albo trzy, albo pięć, albo trzy go, albo coś, ten, tego, taką ofiarkę, coś, ten. Dlatego on pokazuje na wdowę i mówi, ta
dała wszystko, całe swoje życie. Tak naprawdę pokazuje uczniom, ona jest taka jak ja. Ja daję całe życie, ona daje całe życie. Wszystko inne jest handelkiem, targowiskiem. Nie? Wcale ci nie chodzi o ojca, a nie pozwalasz też, żeby ojcu chodziło o ciebie. Tylko myślisz, że chodzi mu o to, co ty mu możesz dać. A co ty mu możesz dać? Nie? I jakby i potrzebujemy wtedy, bo jak widzimy, że my jesteśmy handlarzami, żeby powiedzieć, Jezu, ratuj mnie. Tylko Ty możesz wypędzić ze mnie tych przekupniów, którzy chcą handlować. Że ja sam nie jestem w stanie oczyścić tej świątyni, którą jestem. Że potrzebuję, żebyś Ty sam przyszedł i zrobił porządek w moim życiu. Nie? Dlatego nie interesuje mnie tylko to, że ja wywalam jakieś grzechy czy śmieci na spowiedzi. Tylko mnie interesuje, żebyś Ty przyszedł sam i zrobił porządek we mnie. Wtedy ja jestem świątynią, bo Ty wtedy przychodzisz i tam zamieszkujesz. Nie? Nie mieszkają już we mnie tylko te baranki, gołębie i tam inne monety, tylko Ty. I o to chodzi, nie? Może już ostatnią rzecz, którą powiem, bo już długo gadam. To jest właśnie cały świat takich fałszywych przeświadczeń na swój temat. Ja przyznam, że potrzebowałem wielu lat, żeby do tego w ogóle dojść. Niby to wiedziałem teoretycznie, ale dopiero praktycznie to doświadczyłem tego w Sienie. A propos Katarzyny ze Sien. Bo właśnie po takim doświadczeniu, właśnie o Jurku mówiłem, Jurku, to pomyślałem sobie tak, jej, bo... mówię, kto chce być tu patronką w Łodzi? Ja mówię, różaniec, zgłaszać się. Nie? No i się zgłasza ta Katarzyna ze Sien. I myślę sobie tak, ja, nie ma lepszej. Jej ojciec był farbiarzem tkanin. Nie? Córka farbiarza tkanin na Łódź, znakomita sytuacja. No więc bierzemy cię, nie? Kasiu, przyjaźnimy się. No i potem, no dobrze, jak się tak przyjaźnimy, no ale co to znaczy? No i dla mnie to znaczyło, ogromne takie pragnienie się we mnie zrodziło, żeby pojechać do Sieny na własne rekolekcje, taki na tydzień, nie? Ale ja tam nikogo nie znam, ani nic, nie? No i tak mówię, a, no tyle już mam doświadczenia, że jak ja o coś proszę, to jakoś Pan Bóg mnie wysłuchuje. Więc mówię, słuchaj, no ja chcę jechać do Sieny. Jak to zrobimy, nie? Kombinujmy. No i pojechałem, poleciałem do Ziemi Świętej, bo Adam tam szedł na tą pielgrzymkę i chciałem go przywitać w Jerozolimie, więc na wariata poleciałem do tej Ziemi Świętej, żeby go przywitać. No i zamieszkaliśmy przy bazylice grobu pańskiego u takich franciszkanów. Tam był gwardianem wtedy taki Zacheusz z Polski. Przyjął nas tam do tego klasztoru. Ja tak przy kolacji mówię tak, a ja mam takie pragnienie pojechać do Sieny na tydzień na rekolekcję. A nie wiem, jak to zrobić. A on mówi, a wiesz co? A tam są w Sienie meksykańscy franciszkanie. A tu jest jeden taki Meksykanin, to ja go spytam. No i ja wróciłem do Polski, tam tydzień, dwa, trzy. No dostaję SMS-a, dogadałem się z tym Meksykaninem, możesz pojechać do tej Sieny, tam ci przyjmą, nie? No to mówię, no dobra, ale jak to? No to od razu co tam czekać? Tylko mogę pojechać za 300 w dwie strony, nie? Polecieć. No to 300 mamy. No to dobra, no to lecimy tam, nie? I ja tak poleciałem, te tanie linie, tam w Bolonii wylądowałem, w jakiegoś busa wpakowałem się, a ja niestety, no, języki nul, nie? Mówię, trudno tam. Mówię, stanę w drzwiach przed jakimiś Meksykanami, kurka. No to będą wiedzieć, że ja bym coś zjadł i bym się gdzieś przespał, nie? Co tu wymyślać?
No i tak z tej Bolonii do tej Sieny, potem właśnie gdzieś tylko miałem ten adres, dojechałem tam w nocy w ogóle jakimś busem. No rzeczywiście zadzwoniłem, ten mnie otwiera, coś tam do mnie próbuje mówić, ja nul, prawda? O, okej, okay. Tu pokazał łóżko, tu coś możesz zjeść. Okej, okay, cześć, nie? Ja mówię, luz, co tam, wstyd, kurczę, to wstyd, trudno. Ja tu nie po to przyjechałem, nie, żeby się wstydzić czy nie wstydzić, tylko modlić u świętej Katarzyny. No ale to była noc, rano budzę się, wyglądam przez okno, a to miasto, w sensie tam, gdzie jest ta Katarzyna, to jest tak jak tam za tamtą górą, nie? To niby też Siena, ale kawał drogi. Ale myślę sobie tak, piechotą pokazuje mi 40 minut, nie? No to różaniec, mówię, dwa różańce. No to a co mam innego do roboty, nie? Więc zasadniczo budziłem się rano, coś tam jadłem i szedłem piechotą tam do tego miasta. No i potem siedziałem ileś tam tych godzin do wieczora, tam albo u nas w Bazylice Dominikanów, tam gdzie jest głowa świętej Katarzyny, albo u niej w domu rodzinnym, to jest tak sąsiednia ulica i tam jest takie miejsce, też kościółek taki, tam można sobie posiedzieć. Nie? No i siedziałem tu i czytałem Biblię. Nie? No i tak tydzień. No i tak czytam. No i czytam choćby o Bartymeuszu, bo do tego zmierzam przez te opłotki. No więc i tak mam trzy przeświadczenia. Na przykład pierwsze moje przeświadczenie jest: nie umiem krzyczeć tak jak ten Bartymeusz ślepy. Drugie moje przeświadczenie jest: nie jestem podobny do Pana Jezusa. Trzecie: jestem tym, który ucisza innych, którzy tak jak tego Bartymeusza. Nie? No i tak jakoś doszło do mnie, mówię Panu Bogu na tej modlitwie, że mam takie przeświadczenie, że nie umiem krzyczeć. A i słyszę w sercu: jak nie umiesz krzyczeć? Przecież ty krzyczysz całym sobą. Ja mówię: a jak ja krzyczę całym sobą? Nic nie umiem, już tyle razy mnie zgasili, tyle razy już mnie uciszyli, że już się oduczyłem, już nie krzyczę. Może jakbym punkowcem, to się darłem, ale już teraz jestem grzeczny. A on mówi: jak? Zobacz, co ty robisz. Krzyczysz całym sobą. Przyjechałeś na wariata, przez jakąś Jerozolimę załatwiałeś, u jakichś Meksykanów mieszkasz, łazisz piechotą, siedzisz tu całymi dniami. Czy to nie jest jeden wielki krzyk? Nie? Ulituj się nade mną, Jezusie, Synu Dawida. No przecież drzesz ryja cały czas. Ja mówię: ja rzeczywiście. Ale przeświadczenie mam absolutnie od lat, że już koniec, że nic nie krzyczę. A on mi nagle mówi: nic podobnego, zobacz, jak się drzesz. Mówię: ale do Jezusa to nie jestem podobny. Mówi: jak nie jesteś podobny? Co robi? Czy podkreśl sobie czasowniki. Nie? No to tam podkreślam czasowniki. Szybko idzie, wyprzedzał innych. Jak żyjesz? No zasadniczo tak, zasuwam dość. Nie, tam jeszcze ciągle gdzieś indziej, nie? Tam nie zatrzymam się dłużej niż na 3-4 dni. No, to by się zgadzało, nie? Jak ktoś krzyczy za tobą, czy nie zatrzymujesz się? No, w sumie zatrzymuję się. Czy nie dajesz mu tego? Czy jak cię prosi o modlitwę, czy się nie modlisz? No, modlę się. No, to jesteś niepodobny? Wszystko robisz. Zobacz. Ja mówię: ja jestem podobny. Ale mam przeświadczenie, że jestem niepodobny, nie? No to trzecie jeszcze, że ja uciszam. Jak uciszasz, mówi. Tylko jak ktoś krzyczy, to jeszcze tylko go podnosisz, żeby jeszcze bardziej krzyczał. Mówię: no rzeczywiście. Nie? To była dla mnie tak ważna lekcja wtedy, nie? Trochę tak wam opowiadam, ale odpowiadam wam dlatego, że jestem absolutnie przekonany, że w was jest mnóstwo fałszywych przeświadczeń na swój temat. Tylko nigdy nie pozwoliliśmy Panu Bogu pokazać nam, że jest całkiem inaczej. Nie? A On ma cierpliwość, żeby ci punkt po punkcie pokazać. Tylko jak Mu nie dasz czasu i przestrzeni do tego, to nie ma kiedy ci tego pokazać. I ty,
kolejne lata żyjesz w fałszywym przeświadczeniu, nie? Czy to nagle ci całkiem zmienia życie? Może nawet nie. Ale ma szansę cię uwolnić od takich hamulców, które cię ciągle trzymają na uwięzi. Że ty musisz, czy jesteś przekonany, czy przekonana, że musisz czegoś się trzymać i nagle tak jakbyś powiedział ktoś, nie musisz. Może nie muszę, nie? No bo my czasami jesteśmy, przepraszam, to masz, nie wiem, most, który po prostu stoi na jakichś fundamentach, nie wiem, palach, betonach, po prostu nie do zawalenia, a my idziemy po nim, trzymając się tej poręczy, bo spadnie, bo się zawali, nie? I ktoś dopiero podejdzie, taki, co jest mądrzejszym budowlańcem i mówi, możesz puścić to. Ja mówię, no mogę, no. I co, idziesz? No. I się wali? Nie. Aha. No, spróbuj przejść szybciej. Aha. A może pobiegniesz? A może na rowerze? Na hulajnodze? A może nawet samochodem da się przejechać? Wow, rzeczywiście. Ale przed chwilą byłeś... Nie? I takich rzeczy jest mnóstwo. I dlaczego to mówię? Dlatego, że my czasami myślimy grzechy, grzechy, grzechy. Z grzechami Pan Jezus sobie radzi tak. A z przeświadczeniami dużo gorzej. Że jak ja mam nałożone do głowy ileś fałszywych przeświadczeń, to odkręcić to... Trochę wiemy to, jak ktoś idzie na terapię na lata. I z całym szacunkiem do terapii, tu jest jeszcze dodatkowa terapia, którą on sam może mi odkręcić. Nie? Jakieś przeświadczenia, jakieś obawy, czy nawet lęki, czy coś tam. Nie? To jest cała taka przestrzeń. Nie? Jednocześnie to się robi właśnie w taki sposób, nazwijmy to negatywny, nie wiem, czy to jest dobre słowo, czyli że odbiera mi to, co złe, ale też jest oczywiście druga strona, właśnie, że pokazuje mi coraz to lepsze rzeczy, które mnie jakoś pociągają, jakoś zapraszają i nagle widzę, jak idę w piękne, nowe rzeczy, dobre, że już tych nie potrzebuję. Nie? Że już mogę je zostawić, bo to mam piękniejsze światy. Więc się dzieje jakby jedno i drugie. Właśnie ten świat zmagania się dobra ze złem, ale całkiem inaczej to idzie, jak ja to robię z nim, a całkiem inaczej, jak ja sam tutaj się staram. Przy całym szacunku dla naszych starań, nie? Ale jakby on ma naprawdę dla nas dużo więcej, dlatego że po prostu każdą z nas dużo bardziej kocha, niż my sami siebie kochamy. Lądujemy. Mamy te dwa fragmenty o kuszeniu Pana Jezusa. To jest Mateusz 4 rozdział, 1:11. Może do tego dołożyć jeszcze Efezjan 6 rozdział. To jest jedno zdanie. 6 werset. A może tego Mateusza od 3:16, bo tam jest to, ty jesteś mój syn umiłowany. Może być też. Bardzo proszę. Potem jest to tak, to już było. Efezjan. Potem jest ten Jezus w Nazarecie, to jest Łukasz 4:16-30. Może, jak już mówiłem o tych sprzedawcach, to jest Jan 2 rozdział 13:22.